Ja się pochwalę, jestem specjalistą od znaków czasu. I tutaj już moi parafianie wiedzą, że umie czytać. I pewne dzisiejsze w tym roku skojarzenie. Mamy 800 lat pierwszej szopki świętego Franciszka z Asyżu, którą wystawił w Greccio we Włoszech. A my mamy 25 lat szopki w Szczepanowicach. Kiedy to złożymy, no to mamy podwójne święto, można powiedzieć. Piękny jubileusz. Rodzi się ta szopka w ogóle teraz. I mamy dwa jakby wejścia. W tym wejściu takim trochę mniejszym, tam będzie grota, bo właśnie w Greccio święty Franciszek w grocie ustawił tą pierwszą szopkę. I tam była pierwsza pasterka w ogóle na żłóbku sprawowana. A tutaj będzie, że tak powiem, scena, tam będą oczywiście oficjały, nasze oficjalowie, będą goście zaproszeni. Radość jest wielka, że możemy budować kolejną szopkę. Dziś ktoś też zapytał mi pytanie, która szopka była najpiękniejsza. Powiedziałem, że wszystkie szopki cały czas trwają. Dla mnie szopka cały czas trwa. Ta szopka jest jubileuszowa. Pragniemy właśnie podziękować tym wszystkim, którzy przez 25 lat wymyślili piękną ideę, nasi wikarze ówcześni. I dziękuję naprawdę w pierwszych słowach tym wszystkim, którzy przez te lata budowali szopkę. Szopka ma być wyrazem naszej radości, żeby pięknie przeżyć święta Bożego Narodzenia. Jest to nasza trzecia sobota, jak pracujemy. Cieszę się, bo ostatnie lata były bardzo ubogie w pracowników. W tym roku jednak przychodzi trochę więcej młodych ludzi, ludzi, którzy wprowadzili się do naszej parafii, też z nami się asymilują i przychodzą. I myślę, że jest to dobry prognostyk na przyszłe lata. Szopka jak co roku dostaje nowy wymiar techniczny, scenograficzny, żeby znowu zaskoczyć każdego, który do nas przychodzi. Zapraszamy już od Wigilii, czyli akurat w tym roku mamy krótki Adwent, 3 niedziele, 4. niedziela Adwentu jest Wigilią. Tutaj też będzie święty Franciszek stał, będzie zapraszał nas, żeby podejść, żeby adorować. I my już, ja też chcę zachęcić, żeby w tym momencie jakąś myśl, będą takie obrazki z myślą świętego Franciszka, żeby sobie wylosować, zabrać jakąś myśl od Dzieciątka i świętego Franciszka. Dlatego przez te ostatnie dni będziemy tworzyć taką szopkę, żeby pokazywała różne elementy, które były na przestrzeni 25 lat. 2-3 razy podchodziłem do tematu, żeby stworzyć grotę. Dlatego to miejsce w tym roku będzie takim nowym. Grota, w której będzie nie tylko święta rodzina, ale również zawita święty Franciszek, który był pomysłodawcą pięknych szopek. Od 4-5 lat tego nie robiliśmy, ale w tym roku, skoro mamy święto, piękny srebrny jubileusz naszej szopki parafialnej, pragniemy więcej miejsca wykorzystać, dlatego już powstają pierwsze budowy, jest pierwsza dekoracja adwentowa, 4 piękne latarnie, które nas zachęcają, a jednocześnie przygotowują do świąt. Tam można zobaczyć, co trzeba zrobić, przygotować swoje serce na spotkanie z Bożą Dzieciną, która narodzi się w Betlejem. W tym roku też musieliśmy dokupić nowe elementy, dużo drewna, okorków, bo jednak drewno jest najpiękniejszym materiałem, który tutaj wykorzystujemy. Bardzo dużo ludzi przyjeżdża, ale myślę tak, no, zostawimy też pewne niedopowiedzenia, które będziemy zapraszamy od 2 dnia świąt do 6 stycznia włącznie na Cze Króli. Przez najbliższy tydzień jeszcze musimy tworzyć kolejne konstrukcje, które pozwolą nam wytworzyć całą scenografię, a od godziny, powiedzmy takiej godziny 0, 11 grudnia będziemy budować dzień do samej Wigilii i już będzie moment na wykończenie wszystkiego, czyli później dopiero dołożymy elementy dekoracyjne, zostaną wyniesione figury, które muszą być przygotowane i dużo ciekawych rzeczy, które co roku tutaj były, dużo elementów takich, które tworzą elementy i rolnicze, stolarskie i kowalstwo. I my już zapraszamy w 2 dzień świąt Bożego Narodzenia. O godzinie 15 tu się zgromadzimy, o 15.30 będzie otwarcie uroczyste, biskup Waldemar Musioł będzie ksiądz prałat Zygmunt Lubieniecki, będzie ksiądz Rudolf Świerc, który tutaj 25 lat temu był wikarym i będzie też ksiądz Piotr Burczyk, który też 25 lat temu był wikarym i oni razem wspólnie w tej idei, która im przyświecała 25 lat temu, kiedy stawiali. I my chcemy jakby połączyć 800 lat tej szopki świętego Franciszka i my zapraszamy już w Wigilię, można będzie podejść tutaj na szopkę, zobaczyć, przeżyć już to misterium Bożego Narodzenia.